Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam do obejrzenia filmu, w którym będę opowiadać o wadach i zaletach posiadania dwójki dzieci. O wadach i zaletach posiadania wózka Baby Jogger City Select. Taki wózek jest potrzebny, jeżeli posiadacie bliźniaki bądź dzieci rok po roku. U nas jest ta druga sytuacja. W związku z tym potrzebowaliśmy jakiś bardzo sprytny sprzęt do tego. Wydał nam się rozsądny właśnie ten wózek, ponieważ jest on bardzo wszechstronny. Zacznijmy od tego, że można z niego zrobić wózek dla jednego dziecka, może to być wózek dla dwójki dzieci. Taką bazą startową jest właśnie pojedynczy, do którego można doczepić jeszcze siedzonko, spacerówkę bądź gondolkę. My w naszym zestawie kupiliśmy dwie spacerówki plus jedną gondolę, bo takie było zapotrzebowanie. Przejdźmy do konkretów. Jakie są wady i jakie są zalety wózka? Pierwsze, zaczniemy od zalet. Pierwszą i najważniejszą zaletą jest to, że jest on przeznaczony dla dwójki dzieci lub jednego dziecka. Można z tego wózka zrobić w zależności od potrzeb albo samą spacerówkę, albo samą gondolę, albo gondolę i spacerówkę. Albo dwie spacerówki. To jest przede wszystkim i było dla mnie najważniejsze. Druga ważna sprawa jest taka, że jest solidny, ma bardzo solidną konstrukcję, nic tam nie trzeszczy, nie chybocze. To jest ważne z tego względu, że jak wkładamy dwójkę dzieci do tego wózka, to potrzebujemy stabilnej konstrukcji, ponieważ dwójka dzieci w takim wózku to jest naprawdę, uwierzcie mi, duży ciężar. Szczególnie jeżeli starsze dziecko cięższe siedzi z przodu, to jeżeli próbujemy podnieść wózek, żeby podjechać na przykład pod krawężnik, to musimy bardzo dużo siły włożyć w to, żeby podnieść ten wózek. I ważne jest to, żeby on nam po prostu nie pękł. Także tutaj się sprawdza jak najlepiej. A ten wózek, co my kupiliśmy, to kupiliśmy używany i trochę przeszedł. I widać, że do tej pory jeszcze się trzyma świetnie. W związku z tym jest on naprawdę bardzo stabilny. Kolejną zaletą jest to, że posiada on żelowe kółka. Nie są to kółka ani pompowane, ani kółka piankowe. Piankowe, wiadomo, nie trzeba ich pompować, ale hałasują i nie są zbyt wygodne, bo są dość twarde w prowadzeniu. Kółka pompowane są lepsze, bo jest większa amortyzacja, są miękkie, ale trzeba je co chwilę dopompowywać. A żelowe to są takie jak dmuchane, tylko że nie trzeba ich dmuchać, więc są naprawdę świetne i super się sprawdzają. Szczególnie jeżeli jest jakaś wyboista droga albo dziury, co u nas to jest codziennością. Jest on wygodny do prowadzenia, bardzo wygodny. Jeżeli jedziemy z jednym dzieckiem, to po prostu idzie jak po masełku. Jest świetny, ale jeżeli dojdzie nam drugie dziecko, to jest to wada, ale to tylko z tego względu, że wieziemy ze sobą dwójkę kochanych dzieci. W związku z tym jest to duży ciężar i już się gorzej prowadzi. Nie zajmuje dużo miejsca po złożeniu. Naprawdę zajmuje bardzo mało miejsca, jeżeli chcemy go przewieźć, jeżeli chcemy go włożyć do bagażnika, to jest on super, zajmuje dużo mniej miejsca niż nasz pierwszy wózek, który był pojedynczym wózkiem i bardzo łatwo się składa i rozkłada. Jest to tylko dwa przyciski, do góry podnosi się i wózek złożony tak samo się rozkłada i tak samo też demontuje i montuje się siedzonka. Siedzonko gondolę na przykład albo spacerówkę. Są to dwa kliknięcia i podnosimy do góry, tak samo się zapina i uważam, że jest to super, naprawdę super, jeżeli mamy dwójkę dzieci albo nawet jedno, spieszymy się gdzieś, chcemy gdzieś się przemieścić, to super sprawa. Co jest jeszcze bardzo ważne, to to, że gondola do tego wózka ma z boku doczepione miękkie rączki, które wiszą nam i w ogóle nam nie przeszkadzają podczas jazdy, ale bardzo łatwo można przenosić dziecko z wózka, na przykład jeżeli mieszkamy w mieszkaniu, to możemy wózek zostawić na dole, wypiąć sobie gondolkę samą i zanieść do mieszkania i postawić. I dziecko może sobie jeszcze dospać, jeżeli nie chcemy go budzić na przykład i to jest super sprawa. I w sumie to są takie najważniejsze zalety tego wózka. Uważam, że to są takie główne zalety, jest ich naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o wady natomiast, to powiem, że jest on bardzo mały. To znaczy mały
jest dobrze, bo łatwo się składa, mało miejsca zajmuje i wszystko ładnie, pięknie. Ale jeżeli chcemy na przykład jeździć, jeżeli chcemy jeździć długo z dzieckiem w gondoli, to musimy się liczyć z tym, że niestety to dziecko po kilku miesiącach nam z niej wyrośnie. Na przykład wiosną czy latem to nie jest problem, bo możemy posadzić je do spacerówki, ale teraz zimą, powiedzmy, jeżeli moja córeczka jest z końca lipca, to tak naprawdę teraz zimą ona mogłaby już siedzieć bez problemu, ale jest zimno, czasem jest mróz, jest wiatr, wiadomo, że lepiej jeździć w gondolce. No ale niestety ona już bardzo szybko wyrosła z gondoli, bo to jest w zasadzie wózek przeznaczony dla bliźnięt. To bliźnięta z reguły są mniejsze jak się rodzą. Moja mała ważyła 4200 jak się urodziła, więc była dość duża, teraz jest trochę mniejsza, ale to tam odpływam w temacie. Chodzi mi tylko o to, że dzieci szybko wyrosną na pewno z gondoli i spacerówka też nie jest dość duża. W związku z tym mój dwulatek, jak siedzi w spacerówce wyprostowany, to sięga głową do daszka. Ma daszek tak, o. Jeżeli się zaciągnie daszek przeciwko deszczowi. Także no, coś za coś. Dodatkowo minusem jest cena. Jest on bardzo drogi, ponieważ taki nowy, chyba w podstawowym zestawie, nie wiem dokładnie, nie zagłębiałam się w szczegóły, jak mi się wydaje, około 3200 zł kosztuje. Może można go kupić w jakichś promocjach, ale jeżeli chcemy dokupić więcej akcesoriów do niego, to ta cena już się robi jeszcze większa. My polowaliśmy na ten wózek używany. Znaleźliśmy dobrą okazję, kupiliśmy niestety w kolorze czarnym, co dla mnie było czarnie. Robi się wyblakłym kolorem na słońcu, także daszek czasem wygląda od tych wózków jak bordowy. Ale to tam nam specjalnie nie przeszkadza. I to też zależy od zestawu. Musicie patrzeć, na naszym zestawie nie było żadnego pokrowca na nogi do dziecka do spacerówki. I w jednej spacerówce nie ma barierki tej zabezpieczającej, takiej poprzeczki, która trzyma. Są to pasy tylko. No zawsze pasy są lepsze, ale jak dziecko będzie starsze, to zawsze lepiej, jak ma taką barierkę. No i w sumie tyle, co bym chciała powiedzieć o tych takich konkretniejszych wadach i zaletach. Ja jestem bardzo zadowolona z tego wózka. On mi życie uratował, mogę tak powiedzieć. Przyczynił się do mojego szczęścia, bo spacery są dużo łatwiejsze na pewno niż jakbym miała jakąś dostawkę dla starszego synka, bo nie wyobrażam sobie w razie czego, jak dzieci są w różnych nastrojach i humorach, jakbym dostał jakiejś histerii i miałabym go postawić na dostawkę, to raczej czarno to widzę. A tutaj naprawdę fajnie z tym wózkiem, także jestem bardzo zadowolona. Koniec końców ocenę wystawiam pozytywną jak najbardziej. Jeżeli szukacie takiego wózka, to ja serdecznie polecam. I w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. I tak już dużo się nagadałam. Pewnie bym powiedziała jeszcze więcej, ale staram się szybko, żeby nie było to takie mega długie i rozlazłe i nudne. I jeżeli komukolwiek się to przyda, to będę bardzo szczęśliwa. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście zapraszam do pisania komentarzy. Ja postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. I pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!